To może być różnie. Jeden ci może fakersat pokazać i jakieś komentarze. Ja zawsze mówię, że ja mam mikrofon, a nie on, więc ja mogę go strollować strasznie dużo gorzej. Czy Voice of Poland, gdzie to ogromne są, że tak powiem, zasięgi tego i internetowe. Ja w zeszłym roku wystąpiłem na debiutach w Opolu. Chyba jako jeden z najstarszych debiutantów muszę sprawdzić to. Paro Furtak, to jest pismo rodziczne i są imiona moich dzieci. I Maciek stwierdził, że biorę to na siebie, że muszę to przetłumaczyć. Tak. No człowieku, pracujesz jako 20-latek, jesteś non-stop głodny, tak? Pracujesz 12 godzin dziennie. Myślałem, że jesteś mistrzem jednego dania. Co to za danie, czy też ja mam powiedzieć? Skąd masz te informacje? To się nazywa research. Cześć. Dzień dobry, cześć. Moim gościem jest Konrad Baum. Cześć Maciuśku. Kondziu, powiedz mi, kim ty w zasadzie jesteś i czym się zajmujesz? No tak, jednym zdaniem u mnie ciężko jest to powiedzieć. Powiedz w kilku. W kilku. Jestem z zawodu lekarzem, specjalistą, neurologiem i tym się zajmuję na co dzień, a z pasji, z drugiego zawodu w zasadzie, jestem muzykiem, można powiedzieć tak górnolotnie, no. Piosenkarzem, wokalistą i kocham muzykę i tym się zajmuję też bardzo, że tak powiem, intensywnie. Też od lat. Dobrze, to może zaczniemy sobie od pytań muzycznych. Co ty na to? Nie ma sprawy. Każde pytanie jest dobre od ciebie. Jestem bardzo ciekawy w ogóle. To pierwsze takie na rozruch. Jakie masz pierwsze wspomnienie muzyczne związane ze sobą z okresu twojego dzieciństwa? Pierwsze, ale tak całkiem już. Takie całkiem takie doświadczenie, które zapamiętałeś, utrwaliło ci się w głowie i wiesz, że od tego momentu pokochałeś muzykę. A to tak, to będzie kilka takich momentów, natomiast pierwsze takie rzeczywiście doświadczenie muzyczne zdobyłem na scenach z moim ojcem, gdzie graliśmy choinki jako mały dzieciak. Mój tata muzyk prowadził takie różne występy choinkowe gdzieś tam w okolicach, wiadomo, Mikołaja. I mieliśmy obcykane parę piosenek i występowałem, pamiętam, w takim szarym sweterku śpiewałem. Na przykład zima, 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 pada śnieg i tak dalej. Tata mi tam podgrywał na pianinie. I mieliśmy te piosenki dobrze opracowane, więc często wygrywałem dużo resorków na przykład za pierwszą nagrodę. I to jest takie pierwsze wspomnienie, gdzie gdzieś występuję. Natomiast to co na pewno później, to był gdzieś, miałem 13 lat mniej więcej i zacząłem, w domu oczywiście przez to, że tata jest muzykiem, były instrumenty, była też gitara. Zacząłem na tej gitarze grać, tata mi tam jakieś podstawy pokazał, nauczyłem się trochę i pograłem parę piosenek, że tak powiem, gdzieś i nie wiem, zniknęło to, nie wiem dlaczego, byłem gdzieś w pierwszej klasie liceum wtedy i różni koledzy, zająłem się na przykład tam tym, co oni, czyli gdzie na rolkach, na takie różne rzeczy i tą gitarę odstawiłem. Później tą gitarę pożyczył ode mnie kolega mój, z którym mieszkał piętro niżej i zaczął na niej grać. Ja to słyszałem, bo to w bloku się ładnie niosło. I jednocześnie w tym momencie wpadła mi w ręce kaseta wtedy z Pearl Jam. Pearl Jam? Nie, tego Jam, normalny Jam. A Jam? Normalny Jam, nie Pearl. Pamiętasz, która to była ich kaseta? To była Detox. Detox. No Detox. Jest. I zacząłem tego słuchać, po czym szedłem na dół, zabrałem mu tą gitarę. No i jak zacząłem grać, to już była jak choroba. Grałem po 6 godzin dziennie, około 15 lat miałem wtedy. Wracałem ze szkoły, tylko tyle co musiałem zrobić i gitara, krew z palców aż do końca. Gitara była stara, holenderska, bo ojciec ją gdzieś przywiózł gdzieś z Holandii, więc na 9 progu pamiętam, że to trzeba było gdzieś mniej więcej centymetr docisnąć, żeby w ogóle dźwięk złapać. No ale jak na tej gitarze się nauczyłem, to już na każdej innej mogłem zagrać i naprawdę miałem straszny zapał. No, wtedy jeszcze były czasy, no teraz jest dużo łatwiej, bo jest YouTube i puszcza się tabulatury, ma się gości, którzy pokazują, jak się gra i tak dalej. No wtedy to były czasy, gdzie samemu trzeba było te chwyty sobie łapać i kupowało się w księgarniach muzycznych takie książeczki z akordami. No i po kolei sobie miałem zeszyt, pisałem sobie piosenki. No, jak już pamiętam, że na 18 dostałem od taty Fendera Squire'a gitarę elektryczną, którą wtedy podłączałem do wieży przez kabel, bo nie miałem pieca.
I to była kolejna już choroba popromienna, więc już to już był koniec świata. I za chwilę później zacząłem już tak naprawdę koncertować. Jakiś zespół zrobiłem pierwszy i chyba gdzieś lat 19-18 już po knajpach jak różnych się grało. Jak się nazywał i jaki typ muzyki graliście? I zespół pierwszy, który zrobiłem, nie, byłem w kilku projektach, tam już nie pamiętam, gdzieś The Ivory, coś tam jakieś tam na początku. Ale mówimy o tych takich pierwszych. Pierwszy, to pierwszy taki zespół to był Goście, który zrobiłem z siostrą. Kupiłem od kolegi gitarę basową, bo też miałem chwilę, że się na basie może nauczę. Nauczyłem się w tym basie grać na tyle, że nauczyłem się, no, ale to nie sprawiało mi tyle przyjemności, co gitara zwykła. I nauczyłem siostrę grać po prostu na basie. I żeby było od razu trudniej, zgłosiłem nas do... I moim perkusistą wtedy był mój kolega ze stomatologii. I to był pierwszy zespół. I zgłosiłem nas od razu do przeglądu piosenki irlandzkiej w moim liceum. Moja siostra została nauczona jednego utworu, to był One You Two. I wygraliśmy to. Przysięgam. Ona miała tylko jedną piosenkę. I wygraliśmy przegląd. No i później to już robiliśmy covery. No tam graliśmy covery, tam jakieś dwa numery może były swoje, ale covery, ale takie no ciekawe, gdzieś tam przerabialiśmy, nawet pamiętam Madonnę, takie inne zupełnie numery, nie jak zawsze Whiskey, Sweet Home Alabama, tylko tak ciekawiej było, no i długo graliśmy tam w tym składzie. Później miałem już dużo projektów, później miałem długie włosy, grałem w zespole Zoom, tak gdzieś autorski repertuar, taki mocno rockowy, progresywny rock w ogóle, jak sobie to przypomnę, fajne czasy. Też jeździliśmy na koncerty, to wtedy już miałem tą fazę, tą skórzane spodnie i tak dalej. No. Także no później. No i później następne. No, od tej pory to się ciągnie do tego czasu, czyli już 20 parę lat dobrych. A pamiętasz swój pierwszy występ sceniczny i emocje, które ci wtedy towarzyszyły? Na pewno to był. Nie pamiętam, jaki to był. To była knajpa oczywiście. Nie wiem już która, czy to była jakaś Zielona Tawerna w Lublinie. Było takich kilka miejsc i rzeczywiście tam pamiętam, że graliśmy na sprzęcie, gdzie ojciec mi w ogóle ten sprzęt ze szkoły pożyczył, na którym przemawiał jako dyrektor szkoły, bo był wiele lat. Jakiś piec taki stary, to było wszystko poskręcane, nie było żadnego tego śnienia perkusji, wiesz, to wszystko tak na sotę i chyba w ogóle zagraliśmy tak, że ja grałem na elektrycznej gitarze, moja siostra na akustycznej, on na jakiś takich małym zestawie perkusyjnym, ale wiem, że przyszło dużo znajomych, bo to był taki pierwszy, no to takie w ogóle początki. I super, no i to się tam naprawdę fajne było przyjęcie tego wszystkiego. No i graliśmy sobie po kolei, później już siostra grała na basie, na perkusji, gdzieś robiliśmy te numery, no i to rzeczywiście to się tam rozkręciło nieźle w Lublinie. Ale to była no knajpa jakaś, więc teraz to nie ma znaczenia, jakiej to wielkości było. Natomiast no, przeżycie w domu, no pierwszy raz się wychodzi grając gdzieś publicznie, to co się ćwiczyło w pokoju. Więc no wiadomo, że człowiek się stresuje, jak to będzie odebrane, jak to wyjdzie i zabrzmi w ogóle. No oczywiście były wcześniej próby, to nie było tak, że byliśmy nieprzygotowani. No, fajne czasy, wszystko to bardzo dobrze wspominam. Mógłbyś mi powiedzieć, jak to wyglądało z twojej strony w stosunku do... Może inaczej. Ja przez 17 lat trenowałem breakdance, no i wiadomo, na scenie występowałem wiele, wiele razy. W pewnym momencie opanowałem taką umiejętność, że podczas wychodzenia na scenie nie widziałem ludzi. Dla mnie była pustka i robiłem swoje, dzięki temu się nie stresowałem. To robiłem swoje i schodziłem. Jak to wygląda z twojej perspektywy? No bo all eyes on you. Tak. Ale masz rację. To też jest jedna z metod, które czasami stosuję. Rzeczywiście jest przydatna. Szczególnie w jakichś występach telewizyjnych dużych, gdzie no nie wiem, jest to... Ta świadomość, że ogląda cię nie dość na scenie, czy ileś tam set ludzi, to jeszcze idzie gdzieś to w eter bardzo szeroko. Czasami wielomilionowe jakieś tam widownie w różnych programach, tam, w których byłem. Więc rzeczywiście na przykład robiłem tak, że wchodzę na scenę i przed tym oczywiście takie nastawianie siebie, że wiesz, I'm bad, jak Jack Nicholson w Lśnieniu, który tam widziałem taką scenę, jak się przygotowywał do tego, jak miał siekierą rozwalić drzwi, to wiesz, I'm bad, nakręcał się. To zawsze robię przed wejściem, a później czasami sobie łapię punkt jeden. Albo jedną osobę, albo jakiś punkt jeden, w który się wpatruję i staram się rzeczywiście, tak jak ty mówisz, też odciąć, nie myśleć o tym, że jestem oceniany i wtedy skupić się tylko na utworze, na interpretacji, na słowach.
Bo jeżeli zaczniesz myśleć o tym, że teraz w tym momencie sfałszowałeś, tu ci no to występ leży, tak? Można słowa pomylić, ale trzeba też tak to zrobić, żeby nikt się nie szczaił, że pomyliłeś, co się zdarza czasami, więc no, nie ma zatrzymywania i to pomaga. Chociaż z drugiej strony bardzo lubię kontakt z ludźmi i na przykład bardziej wolę koncerty mniejsze, klubowe, gdzie mogę ich mieć tak na wyciągnięcie ręki, mogę sobie gdzieś tam zagadać, gdzieś poprowadzić fajną taką atmosferę, żeby trochę ich zbliżyć do mnie, niż te stadionowe, gdzie masz naprawdę tych ludzi daleko za barierkami i też na stadiony przychodzą ludzie, którzy nie do końca idą na ciebie, idą po prostu na imprezę, w której ty jesteś częścią. Albo na festiwal. Więc, albo na festiwal, tak? Więc to nie jest tak, że to może być różnie. Jeden ci może fakersa pokazać i jakieś komentarze i inni się będą fajnie bawić, więc to jest takie już, no trzeba ich tam gdzieś złapać ogólnie. A jeżeli ludzie przychodzą na przykład na zamknięty koncert, biletowany tym bardziej, więc wiedzą, że idą na ciebie i to jest zupełnie inna publiczność, którą masz blisko siebie. Ja to na przykład bardzo lubię. I wtedy rzeczywiście patrzę na nich gdzieś, łapię kontakt z jednym, z drugim. To też oczywiście dodaje no, super uczucia. Jeżeli widzisz fajne reakcje, fajne emocje, to na pewno daje ci takiego no, na bieżąco adrenalinę, że dobrze idzie i to jest fajny moment, jesteś jakby w innym świecie, to najbardziej kocham. No, ten koncert to jest, o niczym innym nie myślę wtedy, jestem odcięty zupełnie w tej jednej sytuacji. Jak reagujesz, gdy ktoś próbuje Cię trollować z widowni albo próbuje w jakiś sposób zdezorientować Cię, żeby po prostu Ci nie poszło? I często robię tak, że ja zawsze mówię, że ja mam mikrofon, a nie on, więc ja mogę go strollować strasznie dużo gorzej. I czasami wystarczy jeden tekst, oczywiście no, na poziomie, to nie jest tam, że ktoś kogoś wyzywam absolutnie, ale czasami wystarczy... Podaj przykład. No nie wiem, no... Chyba ty. Ładnie, ta, no na przykład, tak. Nie wiem, różni są jakieś tam, albo tam tańczy, albo gdzieś tam coś wykrzykuje i... No to nie wiem, już nie pamiętam, że to reagujesz na bieżąco, gdzieś jakaś tam spontaniczna odpowiedź, ale czasami jak zwrócę uwagę na tego człowieka, ludzi, w sensie tam jakimś żarcikiem i wszyscy na niego się popatrzą, skupię sobie uwagę, to przeważnie się chowa i robi się malutki i się trollowanie kończy. A musimy się na to, wszyscy, którzy występują na scenach, musimy się na to przygotować, że trollowanie będzie było i jest i jakbym na to był, bym się tym przejmował wszystkim, to tak naprawdę bym nie wyszedł na scenę, bo bym się bał wyjść na scenę, zaśpiewać. To jest z tym związane, szczególnie dzisiaj, wiesz, jak koncert koncertem, ale w internecie każdy może napisać wszystko, bez konsekwencji, pojechać po tobie jak chce, pod pseudonimem, tam nie wiem, Majki30. Maciek G. Maciek G. Więc to jest wliczone niestety, a szczególnie teraz, wcześniej rzeczywiście to miałeś kontakt na tych koncertach z ludźmi, przede wszystkim, a teraz masz YouTube, Facebook, tam wszystkie te platformy, gdzie no, jeżeli masz to konto już takie, powiedzmy, artystyczne, tak, otwarte, to każdy może sobie tam gdzieś przyjść, skomentować, gdzieś poubliżać fajnie, no ale jeżeli będę odpowiadał na każdy komentarz, że albo się tłumaczył komuś, no to też nie podoba Ci się, no chłopie, co, nic mi to życie nie zmieni, tak, ja i tak to będę robił, tak. Okej, czyli Twoi fani bądź antyfani są mocno spolaryzowani. To jest taki zawód troszeczkę podwyższonego ryzyka, jeżeli chodzi o narażanie się na hejt. No na pewno, no. I szczególnie po takich programach, w których byłem tam, czy Voice of Poland, gdzie to ogromne są, że tak powiem, zasięgi tego i internetowe, no to jest no, tysiące tych ekspertów, którzy mogą, no po prostu nie pasujesz im i będą po tobie jechać. Czasami człowiek wie, że gorzej zaśpiewał. Wiem to, że mogłem lepiej, sam to wiem, ale jeszcze później, jak sobie tam doczytasz, to można się rzeczywiście podłamać. Więc trzeba się odporić na to. To po prostu trzeba zrobić. Zawsze na początku jest źle. No bo to nie ma tak, że człowiek jest bez, że po nim to spływa. Nie ma takich ludzi. Tego się można nauczyć. Mając wokół siebie ludzi, że tak powiem, szczerych, którzy ci powiedzą, wiesz, naprawdę tam było źle, naprawdę to popraw, w ogóle daj sobie spokój z tym śpiewaniem i tak dalej. Jeżeli dla mnie ktoś, kto jest moim przyjacielem, jest autorytetem i mówi mi szczerze, to jest dla mnie ważniejsze niż jakaś pani, która siedzi na socjalu i nie ma co robić i ona mnie będzie recenzować. Także no, nie, nigdy nikomu nie dogodzę, wszystkim się nie dogodzi. A ty jesteś oczywiście w cudzysłowie już sławny, czy jeszcze rozpoznawalny?
Nie, no, sławny nie, no. Myślę, że rozpoznawalne, to na pewno. Ale czy, no, to nie, no to jest jakaś tam rozpoznawalność. No, telewizja jednak jest tą magią, która daje tą rozpoznawalność. I gdzieś jak się pojawiasz, później są te powtórki. Zresztą teraz no dalej gdzieś występuję, tam gdzieś były kolejne programy. Teraz niedługo będę występował też w Teatrze Polskim, gdzie będzie to transmitowane w telewizji. Więc no siłą rzeczy, no ludzie to oglądają, gdzieś cię zobaczą. No jeszcze jak masz tam gdzieś brodę, jakoś tak wyglądasz. No to tak, ale na przykład nigdy się nie spotkałem z tym, żeby jakiś ktoś podszedł i że tak powiem, nie wiem, jakieś złe emocje, jesteś słaby w ogóle człowieku. No, przeważnie jest to fajny uśmiech, piątka, jakieś tam zdjęcie. Także nigdy się nie spotkałem z jakimś tam złym odbiorem takim na żywo na stacji benzynowej. No. Okej. To pozytywnie, żeby... Jeśli możesz, podaj jakąś anegdotkę albo historię taką pozytywną, która Cię doświadczyła, Ciebie jako artysty. O, no to co, dużo tego było. No, pamiętam na przykład, że kiedyś pacjentka siedziała w poradni, długo czekała na swoją kolejkę i no, weszła do gabinetu, ja się pytam, co Pani dolega i tak dalej. Ona mówi, nic mi nie dolega, tylko po prostu chciałam Pana zobaczyć na żywo i bardzo mi jest miło. I tyle. Takie rzeczy są świetne, nie? To jest bardzo miłe. No, fajnie, jak ktoś ci powie, no, nie wiem, no, fajnie, oglądałem, jesteś spoko gość, na przykład, nie, no, miła rzecz, ale też jakby to też nie może być nadrzędnym celem w występowaniu, w graniu, chociaż oczywiście jest to miłe i lepiej, żeby tak było, niż miałbym cały czas, wiesz, z tym hejtem jakby, czy z jakimiś złymi emocjami mieć do czynienia. A tutaj sobie wmawiać, że jestem, wiesz, super, tak dobry, ale świat się na mnie uwziął. No. Także na pewno jest to miłe i dodaje to też pewności i jakby przekonania, że to, co robisz, no, ma jakiś tam sens i trzeba to też ciągnąć, no bo tak naprawdę gramy dla ludzi, tak? Gramy dla ludzi, no, dla siebie wiadomo, tak? Ale to ludzie nas weryfikują, to występy nas weryfikują, to jak jesteśmy odbierani, no i albo ci ludzie będą słuchać, albo będą... to jakoś tam odbierać emocjonalnie, doceniać, no albo przy tobie będą jedli kotleta i przełączą na inny kanał, czy pójdą dalej, no to niestety jest, tak to wygląda. Tomasz Organek kiedyś o sobie powiedział, że on jest wiecznym debiutantem, a ty jesteś, sam określiłbyś siebie jako wieczny debiutant, czy lew sceniczny? Ja w zeszłym roku wystąpiłem na debiutach w Opolu, chyba jako jeden z najstarszych debiutantów, muszę sprawdzić to, ale festiwal, 60. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, debiuty w wieku 42 lat, no to mi się wydaje, że to jest taki debiut późny. I myślę, że tak, no nie odpuściłem nigdy, no zmieniło się, teraz się dużo zmienia, gdzieś inaczej teraz występuję, inny mam teraz projekt i to zawsze jest jakieś tam wyzwanie, każdy nowy singiel jest wyzwaniem i no nie mam takiego momentu, że już nie wiadomo, co się nie dzieje teraz ze mną i gdzieś jestem, nie wiadomo, w kosmosie. Cały czas jestem na takim etapie, że no, jeszcze chcę więcej, po prostu. Okej. Okay. Wystąpiłeś na festiwalu piosenki w Opolu. Co to Ci dało? Czy raczej zgarnąłeś pulę jako dużą ilość nowych odbiorców, czy raczej to zadziałało na Ciebie negatywnie? Bo wiadomo, że ten festiwal jest namaszczony jakąś tak. Łatką, powiedzmy, reżimowego. Tak, tak. I jest namaszczony, natomiast tam świetnie, kiedyś o tym powiedział Kuba Badach, że muzycy występują dla ludzi i festiwal Opolu dla mnie i dla, myślę, takich naszych rocznikowych ludzi jest to czymś, co jest legendarnego. To się oglądało od dziecka. To ma ogromną tradycję. Nie było kiedyś więcej niż dwa programy i festiwal w Opolu to był moment, kiedy Polska zabierała przed telewizorami. Tam się narodziły największe polskie gwiazdy, tam występowali Czesław Niemen, Marek Rodowicz, z takich największych, poprzez naprawdę wielkie nazwiska polskie. Więc to, czy to robi w tym momencie tam telewizja jedna czy druga, ja się w ogóle od tego odcinam. Oczywiście, no wiadomo, że to nie jest jakieś... No, nie nadaje, to ten festiwal trochę za tym stracił na pewno, natomiast dla mnie przede wszystkim to było wielki zaszczyt i jakby no, ogromna radość, bo oglądałem to od dziecka z rodzicami przed telewizorem, zawsze to śledziłem wszystko. To była ta scena, ten cały amfiteatr i
dla mnie to było to jakby spełnienie marzeń, naprawdę. Ta, ja tam stanąłem na tych deskach, pamiętam, wszedłem na próbę i myślę sobie, I did it, nie? W końcu. Wow, nie? No tyle lat. To jest magiczne miejsce, także no, czy tam wygra, czy się nie wygra, obie występowałem w Opolu, to mi tego nikt nie zabierze do końca życia. Dzieci, wnuki mogą o tym powiedzieć, a ja sobie na pewno do końca życia będę powiedzieć, że wystąpiłem na najbardziej legendarnym polskim festiwalu muzyki rozrywkowej, którą wykonuję, bo ja nie jestem artystą alternatywnym, więc dla mnie jest ten festiwal w Opolu był i jest wielkim zaszczytem i jestem z tego po prostu dumny. Rozumiem. Jak wyglądały Twoje przygotowania do tego festiwalu, bądź czy te przygotowania różnią się od występów w telewizji? No to jest występ też telewizyjny, jest bardzo dużo, znaczy to są próby, masz kontakt z kierownikiem muzycznym zespołu, aranż wypracowuje z Tobą, jedziesz na próbę do Warszawy, masz próbę z całą orkiestrą, potem są przygotowania tam kamerowe, no jest dużo nagrywek, jedzie się tam do Warszawy na takie promocyjne materiały, no i przede wszystkim trzeba tą piosenkę dobrze mieć ośpiewaną, no, bez zająknięcia, bo wyjście tam już naprawdę... Jak się wychodzi w trakcie tego festiwalu, wiesz, że to leci na żywo, wiesz, że wychodzisz na tę scenę opolskiego amfiteatru i ludzie są tam naprawdę blisko ciebie, to jest magia tego wszystkiego, brzmienie, no to można, no, można nie wytrzymać stresowo, więc musisz być przygotowany na 100%. Dałem z siebie wszystko, tam miałem akurat najgorszy moment w życiu, bo wysiadł mi fałd busowy i uratowałem je. Super pani doktor, która jeździłem do Warszawy do foniatry, która mi w ostatniej chwili to wyprowadziła, jakiegoś wirusa złapałem, siadł mi cały fałd i miałem cały czas chrypę. Nie mogłem górnych dźwięków dobrze złapać, a śpiewałem utwór Sam jak ty, który jest dosyć mocny, wysoko i tak naprawdę musiałem chyba z 2 tygodnie nie mówić, albo mówić jak najmniej, a wiesz, że się znamy długo, wiesz, że u mnie jest to bardzo ciężkie nie mówić. Nie mówić, albo mówić cicho. Albo mówić cicho, tak. Powiedziałeś, że wykonywałeś utwór Sam jak ty. To jest twój utwór solowy, czy to jest jeszcze utwór wspólny z zespołem DOK? To był utwór, który powstał z zespołem DOK. Autorem muzyki jest Witold Drapała, ja napisałem tekst. Natomiast ten utwór wykorzystaliśmy w programie Voice of Poland jako mój singiel, który został przerobiony przez świetnych producentów Martin Lange, ekipę Martin Lange, którzy dali mu nowy, że tak powiem, sznyt. Linia melodyczna w zasadzie została ta sama, natomiast no, inna tonacja, zupełnie inne brzmienie, zupełnie inny charakter utworu. No, chłopaki zrobili z tego no, naprawdę potężny numer więc no, to w tym momencie jest to jakby no, mój singiel już, bo w tej wersji wykonuję go i tak już na razie została. Natomiast no, fajnie, że udało się przemycić swój utwór, bo w trakcie programu pracujesz nad swoimi singlami i nieczęsto to przechodzi. Jeżeli producent stwierdzi, że coś można z tym zrobić, no to okej, okay, a generalnie dużo numerów, większość tam powstawało od zera, czyli wokaliści przychodzili i producent razem z nimi robił numer od początku do końca. Więc ja się cieszę, że no mój tekst i ten utwór no został tym singlem, bo bardzo się cieszę, no bo tak naprawdę chyba to był jedyny utwór, który był wtedy w tym programie autorski, w sensie takim, że ja go przywiozłem i tego przerobiliśmy. Bo reszta była robiona od zera. Co też na pewno było dla mnie dużym ułatwieniem, bo znałem tekst. I wiesz, to dużo daje pewności. No ale no idzie, działa, na koncertach działa, cały czas działa ten numer, także się cieszę bardzo. Wczoraj nawet sprawdzałem na Spotify, ten singiel ma ponad chyba 130 tysięcy odtworzeń, to całkiem nieźle. Całkiem nieźle, no może być, no tak, na YouTubie nagrałem teledy do tego utworu, ale najwięcej odtworzeń ma występ ten z półfinału, gdzie śpiewałem w Voice'ie i tam jest chyba już ponad 200 tysięcy. No, także odsłon, także no fajnie, no zresztą też dostał ten, tam był plebiscyt w 13 edycji, na singiel edycji i no i udało się mi wygrać ten plebiscyt, czyli ludzie wybrali ten mój utwór jakby najlepszym singlem całej edycji, co no, tym bardziej się bardzo cieszę, bo ja tak naprawdę tam poszedłem odwrócić 4 fotele, coś sobie udowodnić, a nie dojść do finału i wygrać singiel, także to sama radość. Mówisz o teledysku. Jak wygląda nagrywanie takiego teledysku? Jak to
wygląda od strony takiej rzemieślniczej? No jak teraz widzisz, trzeba być przygotowanym, tak jak ty. I teledysk, no, zaczyna się od przede wszystkim pomysłu na to, jak to ugryźć, jak zrobić, jaki plan, jaki scenariusz. No musisz mieć ekipę dobrą, która słucha tekstu, słucha utworu, jego charakteru. Wszystko to jest wcześniej ustalane, gdzieś tam dniami, tygodniami. No a później samo nagranie, no to zależy jaki jest plan teledysku, jaki jest konspekt. Niektóre teledyski nagrywa się po kilka dni, po całych dniach, po iluś tam godzin, a niektóre można zrobić tak zwanym jednym take'iem, czyli w jeden dzień. No ale to jest ciężka robota. To jest naprawdę dużo, bo to jest ileś tam ujęć, wiadomo, ten numer się śpia w kółko, cały dzień. I wiesz, make-upy, nie make-upy, czy zmęczony, czy nie, no to musisz dawać siebie 100%, więc czasami nagrywasz od 8 rano do 23 i wiesz, dalej musisz promienieć energią. A audio nagrywa się osobno do takiego? Znaczy, tak, audio pierwsze oczywiście, zawsze no, masz utwór, który rejestrujesz w studio i dopiero audio leci gdzieś, bierzesz jakiegoś tam sprzęt, boomboxa i do tego audio się dogrywa obraz, oczywiście. To znaczy, że jeśli chciałbyś, mógłbyś w zasadzie tylko otwierać buzię i nie wydawać dźwięków żadnych. Tak się robi. Tak się naprawdę robi? Tak się robi, tylko że wtedy widać, że nie śpiewasz. Aha. I inaczej pracuje głośno, inaczej pracuje tutaj wiesz, szyja cała, tak? Jeżeli numer jest z takim powerem, a ty śpiewasz, wiesz, no to wiadomo, że to musisz też stać siebie. No, wiadomo, że cały dzień się nie śpiewa, nie musisz się martwić, że jest czysto czy nieczysto. No ale przede wszystkim musi to wyglądać autentycznie. A ty jak do tego podchodzisz? No to nie, to wiesz, to jeżeli coś robimy, to robimy na 100%. No, jeżeli przychodzi ekipa, przygotowanych tam kilka osób, ze sprzętem, nastawieni, świetnie, profesjonalnie, no to ja daję z siebie wszystko, 100%, tak? Czy poddaję się i stylistom i tak dalej. I, no, trzeba szanować pracę wszystkich. No, jeżeli ma być to dla mnie teledysk na przykład, no to tym bardziej powinno mi zależeć. Ważna jest też oczywiście taka chemia w trakcie kręcenia takiej produkcji między ludźmi, no bo tak jak samo jak studio nagrywasz utwór, to jeżeli masz producenta czy realizatora dźwięku, przy którym nie umiesz się otworzyć emocjonalnie, który cię opieprza, bo jest za głośny, tam nieczysto, tak dalej, robi atmosferę takiego ciśnienia, no to nie dość, że skupisz się tylko na czystości śpiewania, to nie pokażesz emocji, nie dasz siebie, musisz się otworzyć. To jest kwestia zaufania do ludzi. Tak samo w teledysku, no jeżeli się będziesz wstydził, nie wiem, jakiś tam zrobić ruchu, czy miny, czy tak dalej, bo nie masz dobrego przelotu z ludźmi, bo to też słabo idzie. Także to jest bardzo ważne jak w każdej pracy twórczej, grupowej, takie porozumienie emocjonalne, no przede wszystkim, żeby fajny był przelot między ludźmi. A jak nagrywasz teledysk, twoje ruchy, gesty, mimika, one muszą być wręcz przesadzone, czy to jest nieprawda? A to zależy. To zależy w ogóle jaki numer. Jeżeli wiesz, robisz numer w slow motion na przykład, ma być w slow motion, no to muzyka jest przyspieszona w ogóle. I szybciej się puszcza. I te ruchy, no oczywiście im lepiej, wiem, zamaszyście, to lepiej to później wygląda. No, natomiast jeżeli masz jakiś tam wolniejszy utwór, no to skupiasz się na, nie wiem, mimice, tak, na tym, żeby gdzieś w tych oczach było widać, o czym śpiewasz, no to każdy z teledysk jest zupełnie inny, to tak ciężko powiedzieć. Natomiast, no to jest, to mówię, praca z kamerą jest tak jak tutaj siedzimy i sobie spokojnie rozmawiamy jak kumple, bo przecież się znamy lata. Jeżeli, wiesz, cały czas się tylko skupiasz na tym, że o właśnie będę się poprawiał, bo no i wiesz, no to nie jest to dobra rozmowa, ani nie jest to dobry teledysk, musisz o tym zapomnieć i pomyśleć sobie, wiesz, jak później sam chcesz być oglądany przez ludzi, jak odbierany i to, co masz do powiedzenia, no to jest podstawowa sprawa. Dla mnie w ogóle bez emocji coś zrobione na odwal to nie jest ani muzyka, ani sztuka, nie? To jest podstawa. Emocje, jakieś uczucia z tego, no, cokolwiek wyższego niż takie odegranie, no to zresztą ludzie to czują i na koncertach i w obrazie. A ciebie kamera lubi? Wiesz co, no nie wiem, bo nie mam z tym problemu, bo robię to długo. Nie mam z tym problemu, jestem tego w sumie przyzwyczajony i jest to nieodzowne, prawda? Pracowanie. To inaczej, czy ty lubisz kamerę? Nie mam z tym problemu, lubię. Nie, no lubię. No, każdy z nas, który gdzieś występuje tak naprawdę i pokazuje się, no jest jakimś tam ekstrowertykiem i musi mieć taką trochę osobowość, bo
Inaczej bym siedział dalej w garażu i grał dla siebie, nie? Mówisz ekstrawertyk, a to nie jest tak, że muzyk powinien, w szczególności rockowy wokalista, powinien być trochę jednak egocentrykiem? Możliwe, no ja nie wiem, jaki powinien być. Wiesz, to teraz tak, myślę sobie już po tylu latach, że kiedyś było tak, że jaki rodzaj muzyki grasz, wiesz, jak, czy grasz rockową, czy bluesową. I nie ma to dla mnie teraz znaczenia. Jestem na etapie życia, gdzie mam zagrać utwór, teraz na przykład będzie wychodził singiel, który jest pop-rockowy, ale jest dla mnie bardzo ważny, jest wspaniały tekst, jest przekaz, coś się w nim dzieje. I nie mam z tym żadnego problemu, czy to ma być rockowy, bo ja mam być rockowy. Tak samo trudno powiedzieć, jaki powinien być muzyk. Na siłę dostosowywanie się do odbiorcy zawsze kończy się tym, że odbiorca to wyczuje. Tak naprawdę. To jaki jest Konrad Baum, jeżeli chodzi o wizerunek sceniczny, a jaki jest prywatnie? Na co dzień w pracy chodzę w fartuchu jednak. Ale oczywiście wizerunek, gdzieś jakiś styl sobie wymyśliłem na siebie. I też jest to oczywiście bardzo ważne. Natomiast przede wszystkim trzeba się też dobrze w tym czuć. Nie może być to przerysowane. To wszystko, co gdzieś jakąś tam postać sobie wymyśliłem, jak mam się zachowywać, wyglądać, wymyśliłem. No to jest zgodne ze mną. Na pewno nie dałoby się ubrać, wiesz, teraz w młodzieżowe, że tak powiem, kurteczki bo to nie jest prawdziwe, tak? Ale myślę, że jest to ważne jednak mieć pomysł na siebie, bo to jest bardzo, bo ludzie odbierają Cię, słuchają Cię, ale też słuchają Cię oczami, słuchają, jakby w całej postaci, no łapią to wszystko, bo nie da się tego ominąć, oszukać. To po prostu odbierają Cię jako całość, jako all the package, nie? Okay. I to trzeba sobie gdzieś na siebie mieć pomysł od początku. Ja się jeszcze tak przyczepię troszeczkę, bo mówisz o wymyślonym wizerunku. I czy to jest takie trochę Dr. Jekyll, Mr. Hyde? Nie, absolutnie nie. To ja na co dzień jestem taki tak naprawdę. Zresztą to pytanie moim zdaniem jest niezasadne, ponieważ się znamy. To, że my się znamy, to nie znaczy, że ktoś, kto to będzie oglądał. Rozumiem. Jak dobrze wiesz, nigdy tutaj nie udawałem nikogo, tylko zawsze, no, tak samo jak teraz rozmawiamy sobie szczerze i staram się być taki na co dzień. No oczywiście, no w mojej pracy inaczej się wygląda, tak? Inaczej z tymi ludźmi rozmawia. Natomiast uważam, że przede wszystkim uśmiech i jakieś takie fajne, zdrowe podejście otwarte do człowieka też mi dużo daje jako w pracy, jako lekarzowi. No i tyle. I to jest moja metoda i nie zmieniam tego. Okej, a jak na Ciebie reagują pacjenci tak ogólnie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak. Pamiętam, że jak robiliśmy pierwszy tatuaż, przyłożyłeś mi tutaj kalkę. To ten przecież. I zawsze się martwiłem, jak to będzie, bo będzie spod fartucha wystawało i tak dalej. Przecież dyskutowaliśmy wielko. No. A później się okazało, że no, jak widać, gdzie to poszło dalej. Więc z tym też nie ma problemu. Z tym, że występuje, absolutnie nie. Ludzie, pacjenci przychodzą, fajnie oglądaliśmy, nie wiem, fajny występ, tam na YouTubie słuchaliśmy. Bardzo miło. No, ja nie gram jakiejś muzyki, która mogłaby kogokolwiek urazić, tak? Czy jakaś być kontrowersyjna. Cały czas to mówię, że gram muzykę rockową, no, pop-rockową, rozrywkową tak naprawdę. Tą muzykę można nazwać mainstreamową, czy no, nie? Myślę, że tak. Myślę, że to jest to muzyka mainstreamowa, ale no, ten styl się zmienia, tak? Na przykład teraz mam zamiar wypuścić w przyszłym roku taki singiel, który jest już podbity też klubowym rytmem pod spodem, pod rockowizną. Ale to nie tak dlatego, że nie wiem, idę w jakieś trendy, po prostu mi się też to podoba. No, teraz dużo ludzi tak robi. Ragged Bone Man, nagrywa z DJ-ami numery, świetne przeróbki. Takie rzeczy też lubię po prostu, a to się zmienia. Ale to nie jest nic nowego, to się już zaczęło dawno od Beastie Boys, którzy mieli swojego po prostu. Tak. Opowiem Ci fajną historię właśnie odnośnie tego mainstreamu, tego co mówisz, że no bywasz w zasadzie wszędzie. Pamiętam kiedyś taką sytuację, jak siedziałem na obiedzie u moich rodziców. No i zjedliśmy ten obiad, poszliśmy do salonu. Akurat były przebitki z Voice of Poland. Wiesz dobrze, że ja nie mam telewizji, więc dla mnie to jest... No. I się złożyło, że to był Twój występ. A ja tylko zdążyłem zawołać mojej mamo!
Ten koleś, ja go znam, to mój kumpel. Ja go malowałem. No. Tak, ja go malowałem i co jest ciekawe, operator kamery robił przebitki na twoje tatuaże. No, to. Przede wszystkim musimy o tym powiedzieć, że jesteś jedynym człowiekiem, który skalał moją skórę w ogóle czymkolwiek, także ja jestem wierny ci od lat i nigdzie indziej nie zrobiłem tatuażu, jak tylko w Breaking In Studio, bo są wyjątkowe. No. To jest twoja moc i jeżeli ludzie tego nie wiedzą, to muszą wiedzieć, że Maciek robi tatuaże tylko autorskie. Każdy projekt jest inny, nie ma tak, że w szabloniku sobie znajdziecie tatuaż. No, są długie rozmowy, dyskusje, kłótnie, ale na tym zawsze trzeba słuchać tego, kto się zna. I w życiu bym nie zrobił nigdzie indziej, bo to jest, no, ty jesteś artystą, malujesz, tak? Masz jakieś podejście artystyczne, plus wiesz, jak na skórze to wygląda, jak to później będzie wyglądać. Zresztą no, przegadaliśmy godziny o tym wszystkim i uważam, że znaczy każdy czego innego potrzebuje. Nie? Wiesz, dla niektórych tatuaż to jest, no nie wiem, pójdzie sobie gdzieś tam szablonu, pach, w międzyczasie zrobi, tak, między jedną imprezą a drugą. Ja wiesz, że ja przeżywałem strasznie wszystko, czy to musi coś znaczyć w ogóle, jak to będzie wyglądało. I uważam, że taki tatuator, taki artysta jest dla takich ludzi. No. Jeżeli ma to być coś wyjątkowego i chcesz mieć to tylko ty na całym świecie i fajnie ma to coś znaczyć, a później szczególnie jak robimy dalej, to masz projekty i już możesz je połączyć, bo wiesz co, gdzieś tam chyba nie skasowałeś tych pierwszych. No to ma to jakiś to wszystkie sens i dzięki temu, jak nawet później idziemy niżej, no to jest to jakieś tam kompatybilne ze sobą. A przede wszystkim jest to wyjątkowe, oryginalne, no, technicznie świetnie zrobione, więc polecam wszystkim gościa, naprawdę. Zatem opowiedz coś o tych swoich tatuażach. Może tak troszkę bardziej szczegółowo, bo znam Ciebie, pewnie rzucisz tu zdanie i to będzie... Szczegółowo, no to zaczęliśmy od Mutatora, czyli klasyka, który projekt przysłałem Maćkowi, wyglądał zupełnie inaczej, zrobił mi go od zera i no, chciał oczywiście zrobić dotąd. Nie musisz pokazywać, ja będę robił przebitki, okay, także spoko. Tak, no później... Była chwila przerwy, później gdzieś dopiliśmy kruki Odyna. Tutaj jest z kolei, tu jest to z kolei stary furtak, to jest pismo rolniczne i są imiona moich dzieci. Maciek stwierdził, że biorę to na siebie, że muszę to przetłumaczyć, bo nie będzie się za to brał odpowiedzialności, ale trzy książki Ornaw kupiłem i to przetłumaczyliśmy. Następnie jest fajne takie przysłowie norweskie, napisane po norwesku, ale w takim stylu. Gdzie to wszystko razem się łączy. No, oczywiście Vexivir, Kompas Wikingów, tutaj już nie będę pokazywał, bo też tu mnie też pomazał. No i tą rękę zrobiliśmy dla Wikingów, tak? Bo to moja wielka pasja od lat i o tym ci mówiłem wielokrotnie, także to wszystko robiliśmy na tej stronie, a ostatnio lewa ręka poszła dla muzyki, więc przepiękny projekt właśnie twój, połączenie, nawiązanie z kolei do tej ręki i do utworu My Way, który kocham Franka Sinatry. Świetnie zrobiona postać, która naprawdę... No to jest majsterszczyk, gdzieś idzie w nicość, taka fajna droga. No, czyli ta ręka jakby muzyczna. Więc jak już ją naruszyliśmy, to pewnie na tym się nie skończy, nie? Nigdy nie umiem wypowiedzieć poprawnie nazwy Mutatora. Jak to się wypowiada? Mjolnir. Kurde, to jest... Tak, bo to jest takie O z tymi kropeczkami, tam O, to po niemiecku jest umlaut, to jest takie O z E, Mjolnir. Strasznie trudne słowo. Jak przechodzimy do tematyki Wikingów, powiedz mi, twoje tatuaże wzięły się bardziej z pasji do mitologii nordyckiej, czy bardziej jest to związane z podróżami do Norwegii z twoim tatą? Pasja wzięła się z podróżami, tak, jeździłem do pracy do Norwegii wiele lat, od 19 roku życia byłem tam co roku. No później byłem już kilkukrotnie w Norwegii też już jako turysta, ale wcześniej jeździłem tam pracować, więc no miałem kontakt z tą kulturą, z ludźmi. Zresztą w Norwegii pracowałem głównie w południowej, ale też zdarzało się wyżej i fascynacja tą kulturą. Czytałem, gdzieś tam się dowiadywałem. Oczywiście no, nie będę ukrywał, że serial Wikingowie jakby popchnął to jeszcze dalej, bo to no, już totalnie mnie wciągnęło. No i no, teraz jestem na etapie już od wielu lat takich książek już typowo historycznych raczej, gdzie zgłębiam te wszystkie
już fakty, różne ciekawostki. Mitologia też jak najbardziej. Prenumeruję taki jest, przysyłają mi co miesiąc takie tam różne części, gdzieś tam gdzieś było z mitologii nordyckiej, co miesiąc dostaję książeczkę, czytam. O, to jest tak rozbudowana ogromnie sytuacja, że to jest bardzo ciężko opanować, to i bóstw, i postaci tam, i różnych historii jest, to jest ogromna wiedza, no ale historycznie też, no cały czas staramy się być na bieżąco. Polska Wikingów, wyszła parę lat temu książka fajna, gdzie też pokazuje naszą historię związaną z Wikingami, no bo Wiking to nie Norwek, tylko to ogólnie zawód był tak naprawdę Skandynawów, i ze Szwecji, z Danii, z Norwegii. No i tak, no to oczywiście te symbole, które mi się najbardziej podobają, które coś dla mnie znaczyły, przekuliśmy na tatuaż, no oczywiście w Twoim projekcie, bo to nie jest tak, że można sobie typów Mjolnira czy Młotatora jest zależnie czy w Szwecji, czy w Norwegii, czy w Danii, one inaczej wyglądają ogólnie. Natomiast no, trzeba mieć pomysł, żeby to pokazać, żeby gdzieś to zawrzeć, czy skomponować, no to już Twoja robota. Ja za każdym razem, jak mam tatuować cokolwiek związanego z mitologią nordycką, to sam dobrze wiesz, że dzwonię do Ciebie albo piszę do Ciebie tak. I traktuję Cię jako eksperta, no bo ja akurat bardziej japońska, ewentualnie słowiańszczyzna i tak dalej. Jak wiele razy udało Ci się bywać w Skandynawii? Zaraz powiem, w zeszłym roku ostatni raz w Oslo, a myślę, że w sumie byłem około 9 razy. 9 razy? Myślę, że tak. Gdzieś około tego. A to prawda, że jak pracowałeś w Norwegii, to podjadałeś kolegom pożywienie? Tak. No człowieku, pracujesz jako 20-latek, jesteś non-stop głodny, tak? Pracujesz 12 godzin dziennie i jesz wszystko, a tam bardzo drogie jest jedzenie. No nie, no podjadałem, tak. Było tak, że pamiętam, że przyjechali gdzieś kanapki na przykład, nie wiem, robili. Oni gadali, ja te kanapki nie jadłem. No to wiesz, to naprawdę ciężki fizol plus mały asortyment jedzenia, więc jesz co popadnie. No zdarzało się też Norwegom na przykład, no kawałeczek szynki odciąć, czy serka, jak tam z lodówki. No tak było, przyznaję się, przepraszam wszystkich, którym podjadłem. Jeśli chodzi o takie kulinarne kwestie, czy co prawda to jest szwedzki przysmak, ale czy kiedyś próbowałeś słynnych surströmming, czy jak to się nazywa? Nie. Kiszonych śledzi. Nie próbowałem tego, ale powiem Ci, że się szykuję powoli, bo na pewno można to zamówić. To nawet w Polsce można kupić. Można kupić w Polsce? Bez problemu. O, widzisz, no to się umawiamy. Następny podcast będziemy razem to jedli. To będzie hit. Ja już raz miałem okazję to jeść, ale w ostatnim momencie wymiękłem, tak. No to, nie, to niektórzy wymykają przy otworzeniu puszki w ogóle, no nie? To tak, to jest tak jak ja. Mogę to porównać do mojej torby z treningu, zamkniętej na tydzień w samochodzie przy upale 35 stopni. To mniej więcej jest taki zapach, taki amoniaczek trochę. Amoniaczek? Amoniaczek, tak. No. To jest, muszę to spróbować tego rzeczywiście. No. Tego nie, wątrobę wieloryba jadłem wielokrotnie. Tam takie różne przysmaki tamtejsze, ale tego nie, właśnie, możemy się umówić, tak, bardzo chętnie. Dobra, pociągnijmy temat kulinarny, słyszałem, że jesteś mistrzem jednego dania. Co to za danie, czy też ja mam powiedzieć? Skąd masz te informacje? To się nazywa research. Powiem, tak. Jeżeli to jest prawda, twoim ulubionym albo daniem popisowym jest zupa chińska z wkładką. Tak. Weź to opisz teraz. I gotować nie umiem. Lubię jeść, ale nie gotować nie umiem absolutnie. Zupa chińska z wkładką jest to wspaniałe danie. Jednogarnkowe. które polega na tym, że zalewasz zupę chińską z dowolnym smakiem. Ja lubię często pomidorowy na przykład. Do tego wkrajasz kiełbasę i żółty ser, mieszasz to. Ale kiełbasa jakaś taka podwawecka, czy taka najtańsza, czy wiejska? Zupa z wkładką powstała na Mazurach, więc wtedy nie ma to znaczenia, jaka to jest kiełbasa. To, co jest pod ręką. I ser żółty, prawda, do smaku. Szczypta pieprzu, szczypta soli. Czekasz 5 minut, danie obiadowe, pyszne. I po prostu
Moim zdaniem jestem świetny w tym i polecam każdemu spróbować. Jest to dostępne i w Polsce, tak jak to śledzie. Wiem, że znasz kilku szefów kuchni. Czy dawałeś im kiedykolwiek spróbować tego swojego specjału? Nie, dawałem spróbować moim najbliższym, ale to były jednorazowe sytuacje i no nie wiem, nie przypadła ta potrawa do gustu. Kurde, ja to muszę spróbować. Naprawdę, polecam ci. Naprawdę, jest to dla mężczyzny, tak jak ty, zapracowanego w trakcie przerwy między tatuowaniem, jesteś w stanie przygotować to danie nawet w studiu. Ojej. Tak. Jest tu obok sklep. Kupujesz kiełbasę, zalewasz. Jest jeszcze najbardziej hardkorowy wymiar tej zupy. Na przykład jak nie chce ci się przelewać jej do, nie robić jej w misce, to możesz ją zrobić w czajniku od razu. W czajniku? Tak, też tak, ale to nie ja robiłem, ale widziałem, taki, że tam już ją zalewasz do czajnika elektrycznego, także już. No, to ale jeżeli chodzi o genealogię, to danie to nie powstało w Szwecji, bo już nie, 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 powstało tutaj. W Polsce. To jest polska zupa. Polska zupa z wkładką. To jest bardzo ważne, także zdradziłem Państwu mój przepis, jeżeli gdzieś się pojawi w restauracjach, to franczyza jest moja. Tak. Pięknie. To wróćmy na chwilę do tatuażu. Czy pamiętasz, jaka towarzyszyła Ci motywacja w momencie, w którym postanowiłeś, że zrobisz sobie swój pierwszy tatuaż? Tak, pamiętam dokładnie. Zbierałem się bardzo długo, bo chyba my się spotkaliśmy, o Jezu, to myślę, że był 16 może rok, coś takiego, nie? 2016, 15, tak mi się wydaje. Zresztą z polecenia Rafała Ingliota, naszego kolegi wspólnego, świętego perkusisty, pozdrawiam właśnie. Do tej, Rafał. Tak, i powiedział, że jeżeli masz robić tatuaż, to tylko w Breaking King, tylko u Gulaka. W ogóle nawet nie szukaj, nie interesuj się. No i tak, jak widać, zostałem. A motywacja była taka, że ja zawsze chciałem, od dawna już, nawet gdzieś tam kiedyś siedziałem prawie w salonie, ale była to taka sytuacja, że miałem pacjentkę, która, no chwilę trzeba być poważnym, no ciężka choroba, glejak mózgu, który tam u niej wyszedł, wykryłem i pamiętam, że rozmawialiśmy i ona była, no za małą tą sytuację oczywiście i mówię, że całe życie marzyła sobie, żeby mieć tatuaż, a teraz no nie zdąży i tak dalej. I ja myślę sobie, właśnie, a może ja też nie zdążę, tak, a zawsze chciałem. No i to już był taki mały przełomowy. I no później ten pierwszy tatuaż, no to oczywiście wielkie przeżywanie, tam przecież się męczyłem z tym projektem, a to jedna kreska tu, druga tam i tak dalej, no ale pamiętam, no to przeżycie, pierwszy tatuaż, to myślę, że każdego jest takie przeżycie dosyć mocne, które wpada w pamięć, no ale no, bardzo, jak widać, ciągnące. Mówisz o takich intensywnych emocjach. Czy ty jako lekarz czasami musisz odchorować niektóre przypadki swoich pacjentów? Tak, na pewno. Na pewno tak jest. To każdy z nas tak ma. Nie da się tego do końca gdzieś tam usunąć. Natomiast no, staram się tego nie przynosić do domu. Wychodząc z pracy, zmieniam myślenie. No bo inaczej człowiek by zwariował. Neurologia to jest jednak specjalizacja obarczona dużym ryzykiem niepowodzeń i dramatów ludzkich. Więc to trzeba się na to odpornić. W sensie, no nie przynosić tego do domu, tak, to było, ale nie, są takie rzeczy, gdzie z tyłu głowy zawsze gdzieś to myśli się i pamięta, także, no ale to taka praca. A słyszałeś o projekcie rozwijanym przez firmę Neuralink Ilona Muska? To jest taki chip, który będzie wszczepiany no, bezpośrednio do mózgu, który ma umożliwić na przykład wstać osobom sparaliżowanym albo funkcjonować normalnie osobom z Parkinsonem. Znaczy obecnie już robi się i operacyjnie są metody leczenia choroby Parkinsona, wszczepia się też stymulatory. To też jakaś, nie jest jakaś mega nowość, natomiast no, podejrzewam, że przy tym rozwoju medycyny, który jest, no, w czasie czy później doczekamy się takich rzeczy i myślę, że jeszcze dożyjemy nawet tego. Jest to nieuniknione, patrząc na rozwój technologii. Natomiast zawsze będą wtedy inne choroby, bo ludzie muszą na coś umierać, bo tak jest stworzony świat. Inaczej, jak widzimy, jeżeli mamy teraz wiele chorób, które z powodzeniem leczymy, które kiedyś ludzie umierali masowo, no, czy gruźlica, czy zapalenie zwykłe płuc, tak? Teraz jest to żaden problem. Natomiast jeżeli sobie z tym poradzimy, powstaje nowa choroba. No, musi gdzieś tak ta natura przebiegać, że ten nasz czas jest jakoś policzony, więc mimo tego, że będziemy
to życie wydłużać i komfortować, i to na pewno jednak się zawsze ono kończy. Mówisz, że powstają nowe choroby, ale przynajmniej ja to obserwuję, że następuje też taka trywializacja wielu chorób, które są nawet śmiertelnych, typu cukrzyca. No w tym momencie pacjent średnio sobie myśli, a wezmę tabletki, to będę ja troszkę mniej i będzie okej. Okay. A przecież to nadal jest choroba, na którą umiera rocznie bardzo, bardzo wiele milionów osób. Jeszcze to raz, że umiera, po drugie wywołuje bardzo wiele komplikacji i powikłań ogólnoustrojowych, zresztą nie będziemy teraz wchodzić w tematy takie stricte medyczne, ale no, wynika to też po prostu z zaniedbania, tak? No, z braku jakby doinformowania, z tego, że się, no, musimy pracować u podstaw, żeby wiedzieć, cukrzyca dobrze prowadzona od początku jest dużo mniej niebezpieczna niż zaniedbana, która doprowadza naprawdę do wielu, wielu schorzeń, celowo do śmierci, ale to mimo tego dostępu wiadomości, internetyzacji świata i tak dalej, ludzie, wiesz, zawsze wiedzą swoje lepiej, także to tego nie na wszystko mamy wpływ. Myślisz, że z takimi chorobami jest podobny mechanizm jak z jakimikolwiek uzależnieniami, czy od narkotyków, czy od alkoholu, to znaczy dana osoba w pewnym momencie wypiera swoją chorobę, uważa, że ma nad nią pełną kontrolę, no i przez to, że łyknie taki ale lek, tak, może normalnie funkcjonować. Nikt z nas nie chce chorować i są ludzie, którzy, hipochondrycy, którzy się, nie wiem, cieszą, że są chorzy, lubią bywać w szpitalu u lekarzy, ale generalnie nikt z nas nie chce chorować, tak? Każdy chce być zdrowy. I dajemy sobie sami takie myśli, że no przecież mnie tam nic nie zabije, tak? Nic mi takiego nie jest. Ja nie mam czasu chorować, tak? Ja mam 3 prace, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. No ale to później ma jakieś swoje konsekwencje. No, wyparcie jest bardzo często formą w różnych sprawach, w chorobach też. Okay. Myślisz, że da się wyprzeć tatuaż? Nie. Nie. Tatuaż to już styl życia. tatuaż. Ja jestem bardzo zadowolony i powiem szczerze, że no, pasuje mi to, w sensie chciałem zawsze mieć i fajnie. Także polecam, osobom, które się wahają, nie wiem, pracują na różnych stanowiskach, którym się wydaje, że nie można, że świat się zmienia, naprawdę. Świat się bardzo, bardzo zmienia. To teraz nie jest więzienna grypserka, tylko dzieło sztuki i fajna rzecz, która nas jakby definiuje też, daje nam no jakąś indywidualność. Myślę, że oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi, to w ogóle nie ma sprawy, ale jeżeli ktoś ma ochotę, warto spróbować. No. Z perspektywy Ciebie jako lekarza, czy tatuaż może być groźny dla Twojego organizmu? Tatuaż wykonany dobrze, w dobrych warunkach, dobrym sprzętem, dobrymi farbami, w odpowiednim zabezpieczeniu, nie. Natomiast jeżeli wszystko, co będziemy robić na partactwo, w złych warunkach, w niehigienicznych, zresztą sam wiesz, czy, no to różne są te metody czy sprzęty, tak? No to oczywiście może być, tak? Ale to jest kwestia, moim zdaniem, już i tatuatora, i jego sprzętu, jego podejścia, jakie sprzęcie pracuje, jakie zachowuje warunki i tak dalej. No, wszystko można w życiu zepsuć, tak? Albo można zrobić dobrze. Ja nie miałem nigdy żadnego problemu z żadnym tatuażem, z gojeniem tatuaży. Byłem dobrze wyedukowany, świetnie były technicznie zrobione. Nie wiem, nigdy mi się nic nie stało, nie wiem, nie rozmył mi się, nie miałem obrzęku, zakażenia i tak naprawdę chwilę bólu, który też się da wytrzymać, bo co? No, nawet miło, na którym nawet przysypiałem, ale... I nawet nie płakałeś. No, powiedz, że nie płakałem. Nie płakałeś? Nie. On nie płakał. Nie. Mówiliśmy o motywacjach, a jakie były Twoje wyobrażenia przed tatuowaniem i już jak to się skonfrontowało ze stanem faktycznym? No wyobrażenia było, wiesz, no... Przede wszystkim, że wiesz, tam nawet nie ból, no bo to też nie wiedziałem, szczerze mówiąc. No, w tych miejscach niektórych mniej boli, w niektórych więcej, ale na pewno to było wielkie przeżycie, wiesz, jak to będzie, wiesz, wyglądać, jak to będzie odbierane, czy to będzie tak wyglądać jak na tym rysunku, i jak się będę z tym w ogóle czuł. I, natomiast no,
Pierwszy to oczywiście, no to to wielkie, jak pierwsze dziecko. A później, no to, to już sama przyjemność, tak? Sama przyjemność, tylko co dobijamy, co robimy, jaki termin. Gościa się ciężko dostać, naprawdę. To długie zapisy. Długie, długie. Proszę Państwa, około teraz 7 lat, nie? Już dzieci w podstawówce się zapisują. I to na NFZ. Tak. Ty tatuowałeś się bez znieczuleń, natomiast zbierzemy też, wykorzystujemy różnego rodzaju substancje na bazie lidokainy, lignokainy, benzokainy. Ja z perspektywy lat przestałem używać ich, ponieważ to wywołuje różne komplikacje. Czy ty jesteś w stanie jakoś podbić moją teorię faktami naukowymi, że tatuaż i znieczulenie, no to jest taka droga, która może się skończyć pewnego rodzaju powikłaniami? No to no, myślę, że tak, no, nie wiem dokładnie, no, nie jestem ekspertem z chorób skóry czy takich rzeczy, ale to, co wbijasz, prawda, w tą skankę, bo to w skórę właściwą, tak, się w zasadzie umieszcza, no, już nie pamiętam. Najlepiej między na skórę a skórą właściwą. O, właśnie. No to wbijasz. To jeżeli masz do tego substancję znieczulającą jakokolwiek, tak, no to ona też siłą rzeczy jest tam eksportowana, więc no i mamy do czynienia już z kolejnym środkiem, który ingeruje w nasze ciało i tak naprawdę no, trzeba by zrobić jakieś pewnie badania. No. Chociaż no, sam ból przewlekły czy też może jakieś tam komplikacje sprawiać długie, ale myślę, że im mniej jakby środków, które musimy wbić, robiąc tatuaż, to chyba to lepiej. Ale tutaj naprawdę to nie będę się wypowiadał jako ekspert, bo tu nie jest to dzisiaj. Myślę, że ty masz większą wiedzę niż ja. Ja tyle co zauważyłem, że po tych środkach skóra jest bardzo, bardzo mocno obkurczona, co powoduje, że praca w danym miejscu jest nawet nie tyle trudniejsza, co igła musi pokonać większą barierę w stosunku do skóry rozluźnionej. Mhm. Przekłada się to oczywiście na większe zniszczenie skóry, więc na gorsze gojenie. A jeśli gorsze gojenie, no to te komplikacje. Tak, dokładnie. No to dlatego róbmy tatuaże bez znieczulenia. Czekaj, muszę wody wziąć, żeby się... Nic się nie dzieje, po przerwie wracamy. Konrad piękny jak zawsze. Tak. Z perspektywy kilku lat, w których się już tatuujesz, jak zmieniło się twoje postrzeganie tatuażu, bądź też czy się nie zmieniło? Nie, no zmieniło się zupełnie. Tak naprawdę bardzo, bardzo wiele osób w mojej pracy, w zawodzie medyka, ma tatuaże i lekarze, i pielęgniarki, ratownicy. Jest to zjawisko, no nie, nikogo to już naprawdę tak naprawdę nie rusza. Ja się tym przejmowałem, sam o tym wiesz, bo przejmowałem się na początku, że jak to będzie odebrane, jak to będzie gdzie widać, dokąd fartuch, a tak naprawdę tatuaż, chyba że jest jakiejś treści, prawda, która może być kontrowersyjna, kogoś tam urazić, no to jest już zupełnie co innego, ale sam w sobie uważam, że nie. I dobry tatuaż, fajnie wykonany. Jak najbardziej. No zresztą jak się jeździ gdzieś na wakacje, no to tak mało teraz osób nie ma, szczerze mówiąc, szczególnie gdzieś za granicą, no to jest to zjawisko zupełnie normalne. Ja tego już nie zauważam po prostu. Jeżeli widzę jakiś fajny tatuaż, to oczywiście się przyglądam, no bo siłą rzeczy, jeżeli człowiek ma, to się interesuje tam, jak zobaczy coś fajnego. Także no, bardzo fajna sprawa. Nie, teraz mam już w ogóle zupełnie z tym luz. Na początku oczywiście przeżywałem mocno ten pierwszy. Masz plany na następne tatuaże? No, a ty? To zależy od ciebie. No pewnie tak. Wiesz, jak mi powiedziałeś, że pamiętaj, że pierwszy tatuaż nigdy nie jest ostatni. Ja mówię, absolutnie, Maciek, co? Ja chciałem tylko jeden, wiesz. Już mi wystarczy i tak dalej. Także wiesz, to ileś już razy spotykaliśmy, więc pewnie tak. Ale oczywiście wiernie przyjeżdżam do Tyczyna. Już, że to powiem, nie szukam miodu nigdzie. Tak, to też będziemy kombinować może w przyszłym roku. Teraz masz trochę daleko z tego Lublina. No ale to też jest dobry dojazd. Zresztą uważam, że robienie tatuażu, nie wiem, bo masz blisko i tanio, to jest najgłupsza rzecz na świecie, jaką można zrobić. Do ciebie przyjeżdżają ludzie z całej Polski, bo wiem o tym przecież. Dalej jest dużo niż Lublina. Uważam, że tatuaż, jeżeli masz mieć na całe życie, trzeba zrobić w dobrym studiu, z dobrym tatuatorem, z pomysłem,
Bo to jest tego, że tak powiem, to jest jak krytytka, no nie cofniesz, nie? Możemy też użyć innego porównania, że to jest troszkę jak małżeństwo, chociaż tutaj można jakby rozwieść się albo nie. Co prawda zawsze w bólach i zawsze z powikłaniami. Tak. No to czy masz jakiś tam cover, tak, można zrobić, ale dużo lepiej jest wcześniej przemyśleć sprawę i zrobić to porządnie, bo na tym się nie oszczędza. To ludzie jeżdżą czasami naprawdę gdzieś setki kilometrów, więc uważam, że autorskie studia tatuażu, takie jak twoje, jest, że tak powiem, warte dojechania z każdego odcinka Polski, bo ja sobie na przykład nie zrobił nigdy osobiście, chociaż nie mam nic do tego, do kogoś to robi. Schematy czy tatuaże z, jak to się tak nazywa, ładnie, z, nie wiem, schematu? Szablony. Szablony, brakuje mi słowa. Bo jeżeli robi, to jest jego sprawa. Natomiast ja bym nigdy nie zrobił. Dla mnie to za każdy jeden to jest wielkie wydarzenie, więc autorskie studia tatuażu jak najbardziej tylko. Dobra, wróćmy chwilę do muzyki. Bywałeś w programach telewizyjnych muzycznych. Jakie to były programy? Były to programy Szansa na sukces, Muzyczna winda, Must be the music, Droga do gwiazd. Chyba z tych muzycznych to. No i Voice of Poland oczywiście teraz, tak, ostatnio. Wcześniej byłem w tych programach poprzednich, to lata temu, jako tam 20-parolatek. Później już dałem sobie z tym spokój. Miałem swój zespół, jeden, drugi, więc nie było mi do niczego potrzebne. No i Voice, dopiero 13 edycja. Chociaż wcześniej też miałem jakieś tam propozycje, znajomi mówili, żebym gdzieś poszedł do poprzednich edycji, ale w ogóle tego nie czułem, nie był to ten moment. Ten moment 13 edycji, no, gdzieś miałem taki przebłysk, że jest to mi potrzebne w tym momencie mojego życia i no i dobrze się stało bardzo. Tutaj nie zdążyłeś się jeszcze pochwalić, ale byłeś finalistą tej 13. Tak. Trzecie miejsce, tak. Trzecie miejsce, czyli na pudle. Na pudle, tak, na pudle. Na pudle to się liczy. Na pudle się liczy, tak jest. Tak jest, tak. Także ja nie spodziewałem się, że dojdę tak wysoko. Tak naprawdę, no mówię, mi chodziło o jakieś tam udowodnienie sobie, że tam te 20 parę lat grania jest coś warte. Chciałem po prostu zaśpiewać dobrze to pierwszą jedną piosenkę na blindach, zaprezentować się dobrze, no gdzieś się sprawdzić i sam sobie samemu udowodnić, że jest to coś, jakąś ma to wartość. Akurat to był taki moment życia, kiedy tego bardzo potrzebowałem, a poszło to tak, że spędziłem w tym programie pół roku prawie. No to jest naprawdę ciężka robota. No ale oczywiście nie żałuję. Bardzo, bardzo świetnie wspominam czas. Ja zawsze mam taki olbrzymi dysonans, ponieważ się znam twoje możliwości, twoją barwę głosu i uważam, że jesteś naprawdę świetnym wokalistą. Zawsze zastanawia, dlaczego musisz grać takie utwory. Ja wiem, że to jest mainstream. Ja wiem, że czasami to po prostu się bardziej opłaca, ale ja to cię widzę w takim naprawdę bluesie albo rocku. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, bo ja ci nie jestem w stanie wpłynąć na cokolwiek. Jeszcze dodam do tego, że przecież słuchamy praktycznie tych samych klasyków, typu Muddy Waters, czy... Wiesz, Freddie King, czy Stevie Ray Vaughan i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kurde, no to jest taki dysonans jeden. Nie, no, oczywiście, ja się na bluesie wychowałem, wiesz, zawsze jak robimy tatuaż, no to jest wiesz, godziny tutaj to spędzone razem, więc przerabiamy to wszystko, mamy o czym zawsze gadać, ale no, żeby to powiem, zaistnieć w szerokim mainstreamie, no te numery takie, które sobie grałem gdzieś sam, no nie pójdą w radio, no po prostu nie pójdą, no i tyle. Ale to nie znaczy, że nie gram na koncertach, w innych ich wersjach i tej muzyki. Chociaż też do końca zmienia mi się to tak naprawdę, bo każdy numer, który gdzieś tam wypuszczam, pod nim się podpisuję. Oczywiście teraz po latach może bym zrobił inaczej. Natomiast nie mam z tym żadnego problemu, jeżeli jest to jakiś tam nawet popowy czy niepopowy. Jeżeli on wywołuje we mnie emocje, mi się podoba, ja się pod nim podpisuję, się absolutnie żadnego z tych numerów, ani nie wstydzę, wręcz przeciwnie.
Bluesa grałem wiele lat i no bluesa możemy sobie pograć, tak? W najpierw. Blues to jest cierpienie, także z tego nie ma pieniędzy. Tak. Absolutnie. No dokładnie. Tak. Jest to muzyka, którą najbardziej kocham, ale rzeczywiście radio rządzi się swoimi prawami i no niestety tak jest. Tak jest. Któryś z moich znajomych kiedyś opowiadał historię, nie wiem czy to jest prawdziwa czy nie, ale że zapytał Artura Gadowskiego z Iry, dlaczego pan gra takie straszne dziadostwo. I on mu odpowiedział, że za coś muszę żyć. Tak, jeżeli wykonujesz, ja właśnie mam tą komfortową sytuację, że muzyka jest moim dodatkiem, ogromną pasją, której poświęcam dużo czasu, ale to nie jest moje źródło utrzymania i to zupełnie zmienia u mnie jakby to ciśnienie. Ja nie mam ciśnienia, że muszę, że robię to, co chcę, występuję, staram się grać 2 koncerty w miesiącu, jakieś większe. Natomiast jeżeli ktoś wyuczył się tego zawodu, czy nawet nie wyuczył, ale z niego żyje, to jest jego źródło utrzymania, jego praca, no to słuchajcie, jeżeli jesteś malarzem, czasami malujesz na zamówienie portret komuś, tak? Czasami jesteś... to nawet papieży musisz malować, żeby wiesz. Dokładnie. Żeby mieć za co sobie do garnka włożyć. Dokładnie. No to więc dla mnie to nie ma tutaj żadnej dyskusji. No i wykonuje zawód muzyka ktoś, z tego się utrzymuje, ma rodzinę, no to dlaczego... No oczywiście nie mówimy o jakichś patologiach typu disco polo, czy w ogóle jakimś totalnym... Dnie, tak? No bo jeżeli chodzi o disco polo, też jest super dużo wykonawców, na przykład Chadoman, którego znam, czy on ma świetny wokal, to jest rockowy wokalista. Wybrał sobie taką drogę, bo na tym robi, dobrze to robi i ma taki pomysł na siebie. I chwała mu za to, ale śpiewać to on naprawdę umie. Natomiast jeżeli ktoś wykonuje to zawodowo, gra jakiś tam styl, ale piosenka jest komercyjna, bo dzięki temu zapłaci rachunki i wyżywi dzieci, nie mam z tym problemu żadnego, nie? No ja też. No. Ja tylko pytam. Ale też mi się wydaje, że nieraz malowałeś gdzieś po zamówienie obraz, czy robisz... No. Non stop. No właśnie. I tutaj mam świetne pytanie od mojej małżonki dla ciebie. Słuchaj też. Jaki był najbardziej żenujący utwór łamany przez piosenka, którą musiałeś zaśpiewać publicznie? Kiedyś występowałem za jakieś pieniądze na jakimś festiwalu cygańskim. I śpiewałem, tak. I śpiewałem jakąś tam, chyba Ore. O kurde. To było dawno i nikt tego nie nagrał, mam nadzieję. Tak. Nie szukaj. Nie, to zdarzało się takie rzeczy robić, tak. Ale swego czasu na imprezach komercyjnych, na studiach, zaraz po studiach zarabiałem dużo lepsze pieniądze niż jako lekarz. Takie były czasy. No. Także też nie mam z tym żadnego problemu, tam bardzo... Wielu ludzi, którzy grali wesela, imprezy takie i są świetnymi muzykami. Też znam masę takich. I zresztą często tak naprawdę ci, którzy występują też na dużych scenach, tak mają też drugie zespoły, takie komercyjne. Też z tym żadnego problemu nie mam. Żadna praca nie hańbi. A tym bardziej, że mówię, to są często świetni muzycy. A pieniądze trzeba zarabiać, nie? A show biznes bywa niebezpieczny? Bywa niebezpieczny i wcale nie jest taki fajny, jak się wydaje z zewnątrz. Do końca nie podoba mi się to wszystko, natomiast ja mówię, ja nie jestem tam zawodowo, ja nie jestem tam cały czas. Ja tam jestem ze skoku, więc mam tam taki komfort, że no nie muszę, że tak powiem, cały czas myśleć o tym, być w tym świecie i cisnąć. No bo to jest obciążające i to jest takie... No, wydmuchana bańka, no wszystko trochę. Ale jak to jest? Czy tam wszyscy wszystkich znają? No w większości tak. Tam takie zespoły czy wokaliści, którzy gdzieś teraz występują, to się, te koncerty są w różnych częściach Polski, często się widzi tą samą ekipę, jeden z drugim gra, występuje, także tak, na takich już poziomach na pewno. Zresztą też w mniejszych, tam już w większym wymiarze, na przykład w miastach poszczególnych, czy w Lublinie takim, to środowisko muzyczne się zna generalnie, tak? Gdzieś tam gdzieś gra koncerty, to wszyscy się kojarzą. To nie jest jakieś tam aż tak dużo tych ludzi. Więc to się siłą rzeczy fajnie wyglądało w ogóle w Opolu, jak później było to spotkanie w Starce słynnej najpierw po koncertach, gdzie zakaz jest używania telefonów, prawda, żeby nie robić sobie jakichś złych zdjęć, ale wszyscy się świetnie ze sobą bawią, znają, opowiadają sobie anegdoty, także
Tak, środowisko. To prawda, bądź też nie, że TSA się reaktywuje? Pewnie. No i jak? Czy Konrad Baum się pojawi tam gdzieś jako support albo... Nie, nie, co to nie, ja tam... Z panem Markiem Piekarczykiem Marek Piekarczyk ma taką skalę, no tam już przyjeździmy i w ogóle bardzo jesteśmy w dobrej zażyłości cały czas. Nagraliście natomiast... nawet wspólnie utwór. Tak, tak, tak. Bardzo się cieszę. Mój utwór Twój Mur. Marek przyjechał, zarejestrował swój wokal, nagraliśmy razem klip, także bardzo się cieszę. No ale to absolutnie, TSA to jest taka muza, że którą może śpiewać tylko Marek Piekarczyk, kropka. Mniej więcej. Dobrze. W tym waszym wspólnym utworze ja słyszę już troszeczkę rozwój, o którym mówiłeś wcześniej. To znaczy jest już gdzieś ten taki funkowy groove, już słychać troszkę bardziej podbitych tych basów. Czy to jest tendencja, która będzie się u ciebie utrzymywać? Tak, tak. Dokładnie. Teraz jeżeli chodzi o takie numery mocniejsze, będę szedł w tą stronę. Inaczej mam teraz pomysł na brzmieniowo, na brzmienie sekcji. Jak ten utwór ma, że tak powiem, brzmieć ogólnie, jaki to ma być styl, ale to wszystko trwa latami. Czasami się to zmienia w jedną, w drugą stronę. Teraz ten materiał, który solowy, który będę chciał robić, będzie, jeżeli chodzi o takie numery, będzie w tą stronę, a inne zobaczymy. To współpracuję teraz z Mateuszem Krautwurstem, świetnym producentem, i skończyliśmy singiel, który będzie no taki zupełnie spokojny, inny charakter, inny ma charakter, inne, jakby inną moc, ale to jest też inny producent, inna wrażliwość, ale jestem bardzo zadowolony, także to będzie zaskoczenie, jeżeli chodzi o repertuar, troszkę inna odsłona. Mówisz materiał solowy, to znaczy, że z zespołem będzie chwilowa przerwa? To zespół jest cały czas, natomiast teraz ciężko mi to zgrać wszystko czasowo, jak mówię, cały czas pracuję, czy nie w zawodzie, więc staram się grać jakieś tam, nie wiem, dwa koncerty w miesiącu i łatwiej mi to zrobić solowo i chciałbym też zagrać, nagrać, czy materiał przygotować swój już solowy. W pewnym momencie tego dojrzałem i dużo osób tak ma, dużo wokalistów. Jest to też teraz moja taka potrzeba wewnętrzna i na razie stawiam na siebie. Jak dużo hejtu na ciebie spłynęło po wybraniu takiej drogi? No, pewnie spłynęło, ale no, co mam z tym zrobić? No to ja tutaj cały zespół, że tak powiem, trzymałem w ryzę, zespół cały czas istnieje, a no, nie będzie mi decydował o tym, w którą stronę ma iść moje życie, oprócz mnie. Nikomu tu krzywdy nie zrobił, gram sobie na razie sam. A czy będę dalej coś jakieś, czy będziemy robić coś z Dokiem? Zobaczymy, nic się nie zakończyło. Natomiast teraz skupiam się na solowej drodze. A dużo kosztowała Cię taka decyzja? Na pewno, tak. Na pewno jest to ciężkie, bo zespół zakładałem z przyjacielem, z Tomkiem Reznarem i przez wiele lat to wszystko fajnie funkcjonowało. Natomiast no, mieszkając w innym mieście i gdzieś jak człowiek chce na siebie postawić, no to musi tę decyzję kiedyś podjąć. No, to są ciężkie decyzje, ale też, no, tak jak mówię, nigdy w życiu nie da się wszystkim dogodzić, a trzeba patrzeć na to, co jest wokół nas, na naszych najbliższych, na to, co jest dla nas najważniejsze i iść jakby za tym, co ci kieruje serducho, bo no, to nikt za mnie tego życia nie przeżyje i też no, muszę myśleć o tym, żeby być tym autentyczny. Mam taką potrzebę, grania teraz solowo i na to stawiam. Twoim zdaniem taka ścieżka solowa to jest ścieżka samotnego Ronina, że w pewnym momencie musisz być panem swojego losu i zostajesz tylko ty, koniec końców? Pewnie tak, pewnie coś w tym jest, natomiast mam wokół siebie świetnych przyjaciół muzyków, którzy grają jako mój zespół. Mam też jakby tak naprawdę dwa składy, które mogą się wymieniać, jeżeli potrzebuję tego. I mam ogromne wsparcie, zaangażowanie. Jeżeli grasz solo, zresztą jako wokalista zawsze ty przyjmujesz na siebie powiedzmy i przybicie piątki, robienie zdjęcia, ale też ten największy hejt, jak coś nie wyjdzie, bierzesz też na siebie. Więc jeżeli mam brać na siebie to wszystko, to wolę brać na siebie jako Konrada Bauma, po prostu. Z drugiej strony jednak uczestniczysz w dość sporej ilości akcji charytatywnych. No i ogólnie ja uważam, że to raczej jesteś pozytywny i ciepły człowiek.
dostałem wczoraj nawet info takie, że za pierwsze zarobione pieniądze w Norwegii kupiłeś swoim rodzicom meble. A to akurat nie jest... Ile miałeś lat? 19? Tak, tak. To nie jest takie normalne. O, nie wiem, no dobry jesteś. No nie wiem, z kim tu rozmawiałeś, ja muszę tutaj po tym podcaście wyjść i dowiedzieć się, kto mnie tutaj podkopuje. Ale tak było, tak, rzeczywiście była taka potrzeba wtedy, bo gdzieś mieszkałem w tym mieszkaniu, musieli robić sobie remont. Zostawiłem sobie tylko, pamiętam, na gitarę, którą chciałem kupić i resztę oddałem, ale to jest dla mnie, nie, to jest dla mnie rodzina, to jest, trzymamy się razem i tak ma być, no. I, że tak powiem, wsparcie mam cały czas, więc cóż to jest takie tam kiedyś parę złotych meble w porównaniu z tym, że całe życie się mamy trzymać. Nic. A zawsze miałeś taką silną relację z twoim tatą? Tak, tak, tak. Zawsze. Tato jest dla ciebie autorytetem, tak. Czy on jest bardziej przewodnikiem? Jest autorytetem pod wieloma względami. Jest świetnym muzykiem, ale też jest takim człowiekiem, który jest dla mnie wzorem ojca, mężczyzny. No, dużo się od niego nauczyłem i dużo na niego patrzę, jak się zachowuje do tej pory. I zawsze miałem z nim dobry kontakt. Zresztą od dziecka wyjeździliśmy na te różne występy i tak dalej. Później no, byliśmy razem też za granicą. Wiele razy, gdzie się spędza razem dużo czasu bardzo i jest czas na rozmowy, także wiele, wiele rzeczy z nim przegadałem, wiele rzeczy z nim przerobiłem, wiele mi bardzo w życiu też pomógł i zawsze mogę na niego liczyć, to jest mój przyjaciel, ojciec, mentor, także no, każdemu takiego ojca bym życzył, szczerze mówiąc. Gratuluję. Dziękuję. Pozdrawiam tatę. Jak może będzie oglądał, chociaż on ogląda, bo on nawet ma TikToka, człowiek. To nawet ja nie mam. O jest, wiesz. A jakie są twoje plany na przyszłość takie muzyczne? Wiesz co, na pewno chcę wypuścić ten singiel, który teraz skończyliśmy z Mateuszem Krotwustem. Nagrać do niego klip. To jest to już ma czas. Tytuł? Mam, czy to ja. Czy to ja? Mam. I puszczę ci po nagraniu. A no, nagrywamy klip do tego utworu, no bo wiesz, teraz bez klipu to ciężko puścić, to chociaż nie jest już taki ważny teledysk jak kiedyś, teraz nie ma stacji muzycznych tak naprawdę, wiesz, na stacjach muzycznych są programy reality show, tak, na MTV, także teledysk jest teraz takim dodatkiem, który tak naprawdę ludzie oglądają na YouTubie albo Facebooku, a liczy się ten streaming, natomiast no bez z kolei obrazka ciężko zrobić premierę, także to jest najbliższy plan na grudzień, a po nowym roku, myślę, że gdzieś styczeń już mam gotowy następny singiel. No i koncerty, które mi sprawiają przyjemność. Jest ich trochę. Biorę tyle, co jestem w stanie zagrać, tak żeby połączyć normalne życie zawodowe, ale mieć cały czas kontakt fajny z muzyką, z tym całym światem, bo no, nie jestem w stanie bez tego żyć. No, brakuje mi tego. Jak tylko jest przerwa, jak jest dłuższa, to mi bardzo brakuje. Miałeś, albo mieliście kiedyś taki teledysk, w którym jechałeś na koniu. Fajnie było? Fajnie, tak. Szczególnie, że na drugi dzień nie mogłem stać w ogóle, wiesz, z łóżka, bo nie jeździłem przez wiele lat, a tam przez cały dzień na tym koniu. Nie jeździłem, jeździłem kiedyś kondo w trakcie, gdzieś w liceum, jeździłem na obozy jeździeckie, więc bardzo to lubiłem i też tego się nie zapomina. No ale nagranie teledysku, tak jak mówiłem, jest to wiele godzin pracy, więc jak wiele godzin galopujesz na koniu, a nie jeździłeś na nim 10 lat, no to tak ciężko na drugi dzień się pozbierać. Też współczuję temu koniu czy koniowi, tak? Śmieją się koledzy, że on potem pojechał do sanatorium, wiesz, tak, teledysku na dłuższy pobyt, jak go zajechałem, wiesz. Nieźle. Chciałbyś może na koniec coś od siebie, troszkę prywaty dodać? Na koniec, oczywiście zawsze coś chcę dodać. Bardzo mi jest miło, że mogłem tutaj się z Tobą spotkać, porozmawiać. Myślę, że tutaj chodzi też o to, żeby przybliżyć Twoją postać. Fajne jak zawsze spotkanie. Zapraszam wszystkich, którzy by się interesowali tym, gdzie gram, czy gdzieś występuję, do śledzenia. Będzie miło zobaczyć wszystkich na koncertach. Nie bójcie się tatuażu, jeżeli chcecie go zrobić, przyjrzeć się do Maćka. I tak naprawdę, co na koniec mogę powiedzieć,
Bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Życzę Ci wszystkiego dobrego, powodzenia w tym, co robisz, bo masz wiele talentów ukrytych. Jesteś fajny, fajnym, ciekawym bardzo gościem, więc mam nadzieję, że to wszystko Ci pójdzie tak, jak sobie zaplanowałeś. I chłopie, jak zwykle, wielki szacun i powodzenia we wszystkim. Tak, jak się tak spijamy z dzióbków, to ja bym Ci tak życzył, żebyś jednak był tym scenicznym lwem i żeby już wszystko poszło tak, jak trzeba, a przede wszystkim, żebyś zawsze i niezmiennie był tylko sobą. Sam jak ty. Sam jak ty. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Konrad Baum. Dzięki bardzo.